Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Moi drodzy, dzisiaj czwartek. Czwartek? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Tak, czwartek dzisiaj, czwarty dzień jesieni drugiego roku oczywiście. No i moi drodzy, cóż, zaczynamy standardowo, jak zwykle, Stardew. Słuchajcie, na początku oczywiście, jak to zwykle, pozdrowienia. Tam w ogóle jeszcze widziałem też komentarz jednego z was. Nie wiem, czy się tutaj wylosuje. Natomiast jeżeli komentujecie moje filmy, lajkujecie i subskrybujecie, macie szansę na to, że pozdrowię was na początku następnego odcinka Stardew. I pamiętajcie, że wybieram 5 randomowych osób. Więc dzisiaj zaczniemy od tego, jak to zwykle, standardowo i zawsze. I pierwszą osobą jest Im Paweł, pozdrowiam. Drugą osobką jest Aleksandra Pańka, gratuluję wybicia wszystkich umiejętności w grze, bardzo serdecznie dziękuję. Kolejną osobą jest tutaj, czekajcie, bo mi się zdublował Im Paweł, Jagódka Jagodzianka, jak miło znowu Stardew. Kolejną osobką jest Madzia Smith, spóźniłam się do szkoły. Przepraszam, Gabriela Lewandowska, trzecia, pozdrawiam. I oczywiście Anna Grzybowska, jak się czujesz? Like 16. Czuję się dobrze i pozdrawiam całą waszą piątkę bardzo serdecznie. A my, moi drodzy, wracamy do oczywiście Stardew. Widzę, że tutaj Lia dzisiaj troszeczkę ogarnęła i chyba nam w sumie nawet nie zwróciłem uwagi, co ona tutaj chciała. Dobra, nieważne. Ale zaraz zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda i jak się wszystko prezentuje. Dobra, tutaj na razie nam nic nie rośnie, więc nie ma z tym większych problemów. Zobaczmy standardowo, jak nasze kegi. Mamy oczywiście Pale Ale'a, mamy oczywiście znowu. Słuchajcie, ja myślę też, że jeżeli skończą nam się tutaj możliwości w przetwórstwie, jeżeli chodzi o hopsy, najprawdopodobniej skupię się na tym, żeby ogarnąć nasze owoce, ponieważ mamy ich bardzo dużo, a wiecie, nie mamy co z nimi robić, więc to chyba w sumie będzie też jedno z lepszych rozwiązań, żeby nam się to wszystko ogarnęło. Dobra, z drzew to może nie będziemy zbierać, ale widzę, że mamy Sweet Gamberry, więc całkiem spoko, trochę ich wypadło. Zastanawiam się w sumie, czy jest jakikolwiek sens w ich roztegowywaniu i wydaje mi się, że, moi drodzy, nie ma. Ja wiem, że one są drogie i ich plony są naprawdę takie, wiecie, porządnie opłacalne, natomiast z drugiej perspektywy, szczerze powiedziawszy, średnio, dlatego że po pierwsze one rosną miesiąc aż, i no nie wiem, jakoś tak nie chcę mi się ich sadzić, przyznam się szczerze, bo tak jak już mówiłem, no niestety, ale one są bardzo, bardzo, bardzo czasożerne. A więcej chyba dostaniemy za Ancient Fruity, tak mi się wydaje, dlatego że one rosną dosyć częściej, nie powiem wam teraz dokładnie ile. Rosną oczywiście długo, natomiast potem dają bardzo często plony, także wiecie, jak to jest. Dobrze, sprawdźmy, co my tu jeszcze mamy. Mamy kukurydzę i widzę, że Lia nie podlała nam nic tutaj za bardzo. Szkoda. No, mogłaby podlać i ogarnąć chociaż troszeczkę rzeczy w domu. Bok choy nam wyrośnie dopiero w następnym odcinku. Także tutaj większego problemu i trudności chyba nie będzie. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy do zebrania. Całe szczęście, że wszystko jest ładnie, ładnie ogarnięte i nie ma z większych problemów. Dobra, nie wiem, czy wziąłem wszystko. Wydaje mi się, że chyba tak. Więc dobra. Podlewamy tutaj wszystko to, co mamy do podlania. Bo to chyba w sumie nawet tylko to nam wyszło. Dobra, spoko. Także słuchajcie, wszystko mamy tutaj ogarnięte, podlane, załatwione. Teraz tak, co do zwierzaków. Dzisiaj na pewno je wypuścimy, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że będzie spoko. Jeszcze zobaczymy, słuchajcie, sobie w sumie w silosach, ile mamy miejsca. 124. Dobra, jest ok. I tak jak ja już mówiłem, ja to, moi drodzy, naprawdę będę kupować, bo moim zdaniem jest to zero, totalnie nieopłacalne. I teraz tak. Myślę też, że zważywszy, że chcę więcej małego mleka, myślę, że nie będziemy tutaj w ogóle lajkować krów. W sensie, niech one troszeczkę... Oj, nie chciałem... No dobra, zmieniłem nazwę zwierzaka, trudno się mówi. Dobra, na razie i teoretycznie chyba jest zrobione ładnie wszystko. Dobra, więc ja sobie to zostawię, mleka z nich nie będę ściągać, niech zostanie. Zobaczymy za 2-3 dni, jak to się tutaj prezentuje. Widzę, że... O! Za 10 minut, ale wydaje mi się, że to chyba tak nie zadziała i to będzie dopiero następnego dnia. Ale będziemy mieli Wojt Kurczaka, także będzie fajnie. Dobra, mamy tutaj chyba wszystko ogarnięte, a jak wyjdę i wejdę, to mi się nie wykluje? Skoro 10 minut, o, wykluje się, no i super.
Nazwiemy go Gunoni, niech będzie tak jak było, tak jest. No i mamy małego, słuchajcie, Void Chickena. Także fajnie i będziemy mogli sobie zrobić Void Mayonnaise, więc myślę, że będzie spoko. Co prawda możemy teoretycznie Void Mayonnaise, wiecie, wyłowić sobie, żeby był nam do cookingu potrzebny. Także zobaczymy. No tak, zwierzęta wypuszczam. No dobra, już je wypuścimy, bo chciałbym w sumie dostać trufli trochę. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o farmę, mamy ją zaliczoną. Mamy tutaj też zadanie dla Clinta, które moglibyśmy spróbować wykonać, bo wiecie, w sumie zdobyć tego Cooper to nie jest taki duży problem. A właśnie, jeszcze ciebie muszę tutaj podlać, bo o tym zapominam. Mamy też jakąś żywicę, dzień dobry. No i dobra, zróbmy sobie tutaj porządki. Standardowo wszystko powrzucamy sobie do skrzyneczek, niech sobie siedzi, niech tam siedzi i niech będzie. Dobra, teraz tak, tutaj to oczywiście truffle oil zabieramy, to zabieramy, cała reszta idzie do sprzedania za 37 godzin, czyli w następnym odcinku teoretycznie powinno nam się udać wykonać zadanie ze zgromadzeniem wszystkich rzeczy, na co też będzie spoko. I dobra, 11 godzina, w takim razie polecimy, słuchajcie, sobie do kopalni, spróbujemy zrobić to zadanie dla klienta właśnie z Kuprem. Także zobaczymy, jak nam to wyjdzie, pójdziemy sobie na 10 poziom może. No dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiecie, zdaję sobie też doskonale z tego sprawę, że tak jak już mówiłem, mam też zadanie odnośnie zabijania slajmów i tak dalej, i tak dalej, więc no niestety trochę tego jest, ale nie będę się chyba jakoś na razie tak, wiecie, wysilał. Zresztą myślę, że jeżeli uda nam się zrobić zadanie, a zostało nam, no, 15, 16 do ogarnięcia kuprów, to potem jak wyjdziemy, zobaczymy sobie, jak tam wyglądają te nasze zadania i myślę, że może być okej. Widzę, że dzisiaj mamy też takie nawet fajne szczęście, bo jest tego sporawo. 26 już mamy, super. To co, uda się zrobić to w tym? Chyba się uda nawet. Ewentualnie będziemy musieli zejść na jeszcze niższy poziom. Oho. Lecą robaki, dzień dobry. No i na pewno nam się uda zrobić, bo tutaj już będziemy mieli zaliczone. Dobra, słuchajcie, zadanie mamy zrobione, więc będziemy mogli je oddać Clintowi. Także wychodzimy teraz i przejdziemy sobie oczywiście jeszcze do gildii podróżników. Zobaczymy, jak tutaj sytuacja wygląda, jeżeli chodzi właśnie o zadania. Aha, od drugiej po południu jest otwarte. Dobra, to zaraz sobie to zrobimy. Ja myślę też, że pójdziemy sobie bezpośrednio do Clinta. W sumie może już nawet teraz mu to oddamy, tylko jeszcze sobie ogarnijmy query. I moi drodzy, tak jak wam już mówiłem, ja nie będę tutaj poświęcał całego dnia na to, żeby powykonywać większą ilość rzeczy, czyli jeżeli zrobimy to, co mamy powiedzmy do zrobienia, to będziemy po prostu kończyć odcinek, tak jak już wam mówiłem wcześniej, także myślę, że jeszcze chyba grudzień, do końca roku myślę, że Stardew spokojnie się będzie pojawiać, zobaczymy jeszcze oczywiście, jak to wyjdzie. Poproszę do miasta. No i dzień dobry, Clint, ale to musimy zrobić tak. No dobra. To jest w ogóle śmieszne, nie? Dostajemy, słuchajcie, zadanie na to, żeby ogarnąć te rudy dla niego, a na dobrą sprawę je dostajemy z powrotem, więc no cóż, można i tak. Dobra, teraz tak, gildia podróżników zaraz będzie otwarta, więc będziemy mogli sobie wejść, dzień dobry. No i tak, zobaczmy przede wszystkim, czy... Aha, nie wykonaliśmy tutaj żadnego zadania. I moi drodzy, zostało nam do zabicia 300 slajdów, tak. Nietoperzy mamy 12. To wiecie co? Właściwie moglibyśmy wykonać to zadanie z nietoperzami, bo 12 nietoperzów to nie jest dużo, więc myślę, że nie byłoby katastrofy i tragedii. Także zaraz to sobie ogarniemy, tylko wiecie co, zastanawiam się, kurczę, zastanawiam się, na które by tu pójść poziom, bo tak, te pierwsze podstawowe poziomy są takie, jakie są.
Dobra, wiecie co, pójdziemy na 55. Przy okazji sobie w razie czego trochę węgla natrzepiemy i... O, proszę, już mamy nietoperze, czyli widzicie, dobrze wybrałem. Standardowo, jak to zwykle, chrypa w moim wykonaniu, bo przecież nie mogłoby być inaczej. Dobra, mamy zejście niżej i pytanie, czy będzie tutaj więcej nietoperzy. Ja nie będę ukrywać, że byłoby spoko, gdyby tak było. Dobra, mamy drugiego, czyli zostało nam jeszcze 10 ich do ubicia. Więc nie jest źle, powiem wam szczerze. Przy okazji też pokopiemy sobie troszeczkę żelaza. Dobra, tu widzę, że nie ma, więc schodzimy niżej. Duchy też, z tego co pamiętam, mieliśmy do poniszczenia, także myślę, że sobie to zrobimy. Natomiast widzę, że nietoperze średnio tutaj jest. Szkoda, że nie mamy też klątwy. Gdybyśmy mieli klątwę, byłoby nam teoretycznie łatwiej, dlatego że jest klątwa, która właśnie ogarnia nam nietoperze. Ale jakoś tak... O, czekajcie, to zostało nam jeszcze teoretycznie 9. Nie jestem pewny w 100%, ale no to teoretycznie by wychodziło. Dobra, mamy zejście niżej. My musimy niestety wyjść. Dobra, to słuchajcie, jeszcze raz sobie spróbujemy od 55 poziomu. Mamy duszka. Mamy slimy. No slimy to będę, wiecie co, ubijać w sumie, jak już tutaj i tak jesteśmy, bo to na jedno i to samo wyjdzie. Się skampił jeden, czyli zostaje nam teoretycznie ich 8 do ubicia. Kurczę, czy szukać zejścia? Poszukamy. I teraz tak, tu jest sporo żelaza w sumie. Wiecie, żelazo nam się przyda jak najbardziej do stworzenia tych kegów, bo jeżeli dobrze pamiętam, to chyba do kegów to było. Także myślę, że tutaj wiecie, jakiejś tragedii nie będzie. Ja się też, wiecie co, zastanawiam, czy czasem nie wyrzucę już sobie tego moda, który pokazuje mi skille, dlatego, że jest chociaż... Chociaż w sumie, nie chcę się już w to bawić, tak na dobrą sprawę. Dobra. No i co? I to by było chyba tyle. Ile nam się udało? Słuchajcie, 39 żelaza, nie jest źle. Dobra, slimy są, ale ja bym chciał bardzo nietoperze. Chciałbym nietoperka i jest nietoperek. Chodź. Dobra, mamy kolejnego. Slimów też tu widzę trochę jest. O, proszę, i nawet scrollik nam wypadł. I jest kolejny nietoperz, czyli widzę, że jeżeli chodzi, słuchajcie, o te poziomy, na których jesteśmy, to w sumie całkiem nieźle trafiłem. Dobra, mamy też kolejnego. Widzę, że tu jest też dużo węglaczków, także spoko opcja. I tu chyba jeszcze był... A nie, tu nietoperza nie ma. O, mamy od razu zejście, nawet dwa, to możemy sobie skorzystać. No i mamy ten na 59, także musimy znowu zaokrąglić od 55. Nietoperzy niestety nie widzę, szkoda. Ciekawa machen. Dla speeda. Dobra, to idziemy w takim razie w dół. No jestem bardzo ciekaw, czy udało nam się to wykonać dzisiaj, bo tak na razie to kurczę, jeszcze niestety trochę tych nietoperzy brakuje. Więc może być z nimi kiepsko. Dobra, tu nic niestety nie zrobimy więcej, żadnego nietoperza nie ma. 57 poziom i widzę, że on jest tutaj dosyć obszerny w kamienie. O, czekajcie. Wiecie, że to nietoperze będą lecieć.
Tak, lecą nietoperze. Fajnie, dobra. Czyli jednak miałem farta, jeżeli chodzi o klątwę. Super. Także pochodzimy sobie tutaj trochę. To będą do 3. No i słuchajcie, wykonane mamy zadanie. Więc ja myślę, że możemy już się z tą kopalnią pożegnać w takim razie i zobaczymy sobie, co dostaniemy za to zadanko, bo no jest zrobione do 20, do 10 chyba. O, czekajcie. Takie zadanko. Dzień dobry, Maru. Nie widziałem tej scenki w ogóle. What do you see? A beautiful planet, a cold dark abyss. No beautiful planet, chociaż nie wiem, czy któraś z tych gwiazd jest planetą. Never mind. Binary Star System. Świetnie. Na pewno. O, spada. A, tu są planety. A to chyba ma sugerować drogę mleczną, tak mi się wydaje, albo jakieś inne coś. A czemu tu? Czemu tu mi się zblokowała ta kursor? Ciekawe, ciekawe. Tak, what a beautiful night, dokładnie, ale my spróbujemy oddać questa. Jestem bardzo ciekaw, czy to w ogóle będzie otwarte, chociaż powinno być. Tak, jest otwarte i mamy kolejne zadanie zaliczone, jeżeli chodzi o nietoperze. Zostały nam szkielety, Void Spirits, Slimes i Dust Sprites. I dostaliśmy Vampire Ring, czyli tak na dobrą sprawę to, co chciałem dostać. Czekajcie, tutaj są moje rzeczy. Glow Ring, to sobie wymienimy, dlatego że Glow Ringa my i tak mamy w tym naszym domyślnym pierścionku, więc najwyżej będziemy mieli troszeczkę mniej tutaj, wiecie, poświaty światła, ale i tak da nam to dosyć dużo, dlatego że teraz w momencie, kiedy będziemy się bić z kimkolwiek, będziemy zdobywać dodatkowe życie. Także to jest spoko, spoko, spoko i właśnie tego pierścionka mi najbardziej brakowało i to jest, czy chcemy, czy nie chcemy, to jest właśnie ten pierścionek, który... O, widzicie, dostałem trochę życia. I to jest, słuchajcie, ten pierścionek właśnie, który jest najlepszym połączeniem do tego, którego mamy, czyli do Iridium Banda. Także bardzo, bardzo fajnie. Dobra, teraz tak, pozostawiamy sobie standardowo wszystkie rzeczory, które gdzieś tutaj mi się narobiły. Cyk, a tu są ryby, to w sumie nie do ryb. Tutaj na pewno coś się zmieni, tu się też coś wrzuci. Dobra, a reszta oczywiście do naszego podstawowego miejsca. Lia, ale mogłabyś się przesunąć? Dziękuję. No i dobra, i to sobie zostawimy do przerabiania. Także jest spoko. Także moi drodzy, ja myślę, że możemy się śmiało położyć spać. Dzień czwarty mamy zaliczony. Dzisiaj zarobimy z 2000. Nie, ponad 23 tysiące. Ładnie. To co, do pół miliona dobijemy? Myślę, że możemy spokojnie dobić, ale to wszystko się zaraz okaże. Nie, niestety. Dzisiaj też Elliot ma urodziny i jest też cyganeczka dzisiaj, także całkiem spoko. Ale my sobie to zrobimy oczywiście już w następnym odcinku. Także ja mam wielką nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to wiecie co robić. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadnijcie na wszystkie social media, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Wszystkie linki macie oczywiście w opisie do filmu. No i nie zapomnijcie też zostawić komentarza, a macie właśnie okazję i szansę na to, że wylosuję was na porządku następnego odcinka i osobiście pozdrowię. Także cóż, to by było na dzisiaj na tyle. Ja wam jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.